Cześć, słuchajcie, dzisiaj przychodzę. Dawno nie było porównywacza, czy film, czy książka. Jesteśmy u Julii w pokoju, ponieważ sobie zaskarbiła moją kolekcję Agaty Christie. Kolekcję z Herkulesem Poirot w tle, który rozwiązuje zagadki kryminalne. Tu jest cały zestaw i tu jest mój ulubieniec. Oczywiście ponad wszystko uwielbiam morderstwo w Orient Expressie. Zaraz zabieramy książkę i będę Wam coś na ten temat opowiadać. Sekundkę. Słuchajcie, już jestem. Musiałam przejść z pokoju do pokoju. Słuchajcie, dawno nie było tego typu filmu. W sensie takim, że nie porównywałam dawno filmu z książką. Chyba ostatnio to był Miasto 44. To było bardzo dawno temu. Słuchajcie, wracam do tego, do tej serii, ponieważ znowu zaczęłam czytać. Znowu. To głupio brzmi, ale faktycznie swego czasu ja mam takie napady. Nie tylko z książkami, nie tylko z filmami, z serialami czy z czymś. Ja ze wszystkim tak mam. To nie jest, ja wiem, ktoś z Was powie to, słomiany zapał. Nie, to nie jest to, bo ja się tym nie chwalę i po tygodniu przerywam. To trwa dość długo zawsze u mnie, tam z rok, może dwa, może dłużej, to zależy co to jest i jak bardzo mi wciągnie. Ale to jest tak, to jest długofalowe. Potem nie to mi się znudzi może w 1%, ale reszcie to po prostu coś zafascynuje mnie, coś na nowo, coś innego i wtedy kontynuuję tamto coś. Ja wiem, to trochę zawiłe, ale tak jest. Więc przychodzę teraz z tą serią, kiedy porównywuję film z książką. I teraz słuchajcie, ja przeczytałam wszystkie. Wszystkie z tej serii Agaty Christie, gdzie jest Herkules Poirot, gdzie występuje. Przeczytałam ileś jeszcze powieści kryminalnych Agaty Christie, gdzie Herkules Poirot nie występuje. Też mnie zafascynował. Ja w ogóle jestem zwolenniczką Agaty Christie. Ona nic nie udaje. U niej w ogóle ten styl pisania to jest coś takiego... no powiem Wam, ja będąc pisarką kryminalną może zamknęłabym się w 5 kryminałach, gdybym w jednym ujęła tyle wątków, tyle zawiłości, które trzeba odkryć, żeby znaleźć sprawcę, tyle tajemnic, albo po prostu napisałabym tych książek milion, robiąc jedną tylko tajemnicę, a nie na przykład 10 w danej książce. Więc tutaj jest no, szacun dla talentu, no bo wiadomo, w tajemnic w książce, tajemnic w tej akcji kryminalnej, kto zabił, jest bardzo, bardzo dużo. No i pojawia się następna książka, w której jest to samo i pojawia się następna i następna i następna i to jest niezliczona ilość. Ja nie przeczytałam wszystkich książek Agaty Christie, mimo że bardzo bym chciała. Zostawiam je sobie na okres emerytalny. Wtedy nie wiem, czy nadal będą do wypożyczenia, czy już może się przeproszę z audiobookami i będę słuchać. Chociaż to nie jest to samo. Powiem Wam, audiobook, ogólnie technologia audiobookowa do mnie nie przemawia. Ja wiem, ktoś, kto nie lubi czytać albo nie umie, ma problemy z czytaniem, wiadomo, wtedy słucha, a nie ma też możliwości na przykład obejrzeć filmu, więc to jest alternatywa super, tak? Pomiędzy jest no, rewelacja, tak? Nie ma tylko czarności i białości, jest jeszcze szarość. Ale no, do mnie audiobook nie przemawia. Ja uwielbiam wersję papierową, ja uwielbiam dotykać książkę, czuć jak się kupuje, to ona tak pachnie, aż zatyka w nozdrzach. Uwielbiam też film, dobry film. Słabe też lubię, bo wtedy wracam do tych dobrych. Zawsze jest jakaś, też jakieś wyjście, jakaś alternatywa. I przechodząc do sedna, słuchajcie, dość długo... aż mi kanapa odjechała. Dość długo wahałam się z tym filmem i z tym drugim, którym zagram za chwilę, bo to będą dwa takie równoległe a propos tytułu, czy książka, czy film.
ponieważ zawsze do tej pory, kiedy robiłam tą serię, kiedy to recenzowałam, wychodziło na to, że któraś brała górę, czyli albo książka nad filmem, albo film nad książką. No i tutaj powiem Wam, te dwa filmy, które nagram, to jest coś, co akurat nie ma szarości. Jest tylko czarne i jest tylko białe. Jest książka i jest film. I do książek Agaty Christie, gdzie występuje Hercules Poirot, albo go nie ma, jest pominięty. I do filmu, gdzie występuje Hercules Poirot, którego główną rolę gra David Suchet. No jest rewelacyjne, no to jest mój ulubieniec. Już pomijam to, że jest po prostu gatunkiem potworka małego, w cudzysłowie oczywiście to jest komplement, tak? To nie obrażam nikogo w tej kwestii. Ci, co mnie oglądacie od początku, od pierwszego filmu jeszcze na kanale Moje Super Kolekcje, wiecie, że ja mam swój typ takich ulubieńców. To nie jest typ mężczyzn, nie, 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 wręcz odwrotnie, tylko to jest typ takich ulubieńców. One mają wspólny mianownik. To są pulchni mężczyźni, to są mężczyźni z brzuszkami i to są mężczyźni osobnicy, bo to niektórzy to nie są żywe postacie, które mają krótkie i chodzą krótkimi nóżkami. Słuchajcie, Muminki to są moje ulubione bajki. Muminki, wszystkie wiecie wszyscy, jak wyglądają. Czyli mają duże brzuszki, krótkie nóżki i króciutko chodzą. Ulubieńcami jest Miś Puchatek, który jest no, moją postacią no, no nie do przebicia. Jego poczucie humoru i w ogóle piękność świata, które zdobywa. No, wielki brzuszek, krótkie nóżki, krótko chodzi. Hercules Poirot. Postawa aktora, który jest no, kurpulentny, ma duży brzuszek i krótkie nóżki i bardzo fajnie chodzi. No to jest typ, no, co ja uwielbiam. No, dla mnie nic więcej się nie liczy. To są postacie, które ja uwielbiam. To są moi ulubieńcy numer jeden. Taki must have. Nie, nie, to ja nie... No, przybić piątkę Davidowi Suchet za rolę, którą miał... chciałam powiedzieć czelność, no brakuje mi słowa, ale w którą mógł się wcielić i którą wiele, wiele, wiele filmów po prostu przeszedł. No rewelacja, naprawdę, do ostatniego filmu, jaki oglądałam. Powiem Wam, a propos jeszcze, powiem krótko a propos książek wszystkich, które przeczytałam, ponieważ no fascynuje mnie to, że to zresztą z każdą książką, no działa na wyobraźnię, tak? Czytacie coś i wyobrażacie sobie, wracać nieraz do przeszłości, wyobrażać sobie, co jakby było, jakbyście kogoś spotkali albo nie spotkali, co by było, gdybyście byli w innym miejscu, z kimś innym, gdybyście urodzili się w innej rodzinie i tak dalej. No wyobraźnia działa totalnie, kiedy się czyta książki, ale nie szybko, tylko kiedy się je tak smakuje, tak się wciąga w nią, w tą reakcję. Oczywiście jest moment, że łapiecie ten oddech tylko tak krótko jak po biegu, bo chcecie wiedzieć, co będzie dalej. No i to są te książki, które wciągają. To są książki, które, słuchajcie, ja z ręką na sercu mówię, że każdą tą książkę, która wygląda mniej więcej tak samo, to znaczy ogólnie wielkościowo i kształtowo, i grubiostwo, nie ma takiego słowa, ja wiem, gabarytowo, w sensie ilość stron do przeczytania jest mniej więcej ta sama, tam różnica może być 30 stron, to jest niewiele. Słuchajcie, ja każdą z tych książek przeczytałam jednego wieczoru. W sensie siadałam, mijał wieczór, czytałam, zabierałam ze sobą. Jak nie miałam czasu wieczorem, to miałam czas wtedy rano, czyli w ciągu dnia czytałam i doczytywałam wtedy wieczorem przed snem. Ja pochłaniałam, no garściami jadłam wszystkie te odcinki Agaty Christie, wszystkie te kryminały. Działały i działają nadal na moją wyobraźnię. A film, ta seria tych filmów zrobionych właśnie a propos na wzór Agaty, na tę serię Agaty Christie,
z Herkulesem Poirot, no to jest taki przesyt, ale nie przesyt przesadny, to jest tak umiarkowanie i tutaj, i tutaj. No zawsze siedzę, słuchajcie, z otwartą buzią. Ja pochłaniam każdy odcinek. Jak tylko widzę, że gdzieś reklamują, że będzie w telewizji, to siedzę i czekam, no chyba, że jest długo w noc, a ja śpię, bo jak nie śpię, to oczywiście też oglądam, ale tak w ciągu dnia, no to staram się naprawdę oglądać i to są powtórki. Wiele odcinków oglądałam naprawdę 12 razy. Wiecie, kiedyś jak nie było telewizji, były tylko dwa programy, potem weszło wideo, tam jeszcze później weszły DVD, ale to już później, ale wideo jeszcze, ktoś się chwalił, że widział Terminatora 20 razy. No, mogło tak być, no bo znajomi przychodzili, oglądał i to się znudzi potem jeszcze w telewizji, jak weszło więcej programów niż dwa, no to wiecie, na iluś tam kanałach w ciągu roku to leci non-stop, tak? Ja przyznaję, że wszystkie odcinki Poirota z rolą główną Davida Suchet, no oglądałam no, ponad 10, myślę, że około 15 razy wszystkie te odcinki, które były w telewizji. A wszystkie książki przeczytałam dwa razy, ponieważ są na tej samej szali, na równi, takiej równej, na wadze, na jednej, na drugiej stronie i wychodzi, że jest to równe i film, i książka. Rozgadam się trochę jeszcze o filmach. Filmy zrobione przez tego reżysera, a propos właśnie tej serii, są tak fajnie ujęte. No oczywiście to się dzieje, wiecie, no przed pierwszą wojną światową? O matko, zabijcie mnie teraz. No powiedzmy przed wojną, po wojnie jakoś, tak? Także to są lata naprawdę 20, 30, 40, to już jest chyba góra. Tam w każdy szczegół w pomieszczeniu, no nie mówię już o zabiciu, o mordercy, o ofierze i o całej tej otoczce, to nie mówię, bo jest wszystko tak doszlifowane i tak zrobione, no że to jest naprawdę, no z buzią otwartą oglądam za każdym razem. Chodzi o szczegóły w pomieszczeniach, no to jest takie detale tam stoją wszędzie, ja nie wiem jak duży budżet musiał pochłonąć właśnie a propos tych serii, no ja jestem pod wrażeniem naprawdę wyreżyserowania całości i wszystkiego. Powiem tylko tyle, ja wzięłam ze sobą tylko i wyłącznie tą książkę, dlaczego, przepraszam Was najmocniej, ponieważ Morderstwo w Orient Expressie jest moją ulubioną książką. To akurat przypadek, że to jest numer jeden akurat, który był w serii. Tutaj jest u góry numer jeden. I pierwszą ją przeczytałam, bo akurat udało mi się ją dostać pierwszy numer, bo przeważnie to jest zapomnę i kupuję od któregoś innego tomu. Potem szukam i biegam. Ponieważ urzekł mnie bardzo swoją... Było, powiem Wam tak, ja od razu wiedziałam, kto jest mordercą w tej kwestii akurat. W większości nie wiedziałam, się zastanawiałam i różne teorie siałam, spiskowe. Tutaj wiedziałam od razu i nie chodzi tu o sam fakt akcji, która się rozgrywa w Orient Expressie, tylko samą końcówkę. Słuchajcie, nie powiem Wam, jaka jest końcówka, jeżeli nigdy nie czytaliście i nigdy nie oglądaliście filmu. Sama końcówka filmu, ja ją oglądałam około 15 razy, już mi się łamie głos, ponieważ za każdym razem, kiedy ten film oglądam, za każdym razem płaczę na samej końcówce. No to jest masakra. Masakra, jak można się rozczulać, oglądając tyle razy ten sam film, wiadomo co będzie, co się wydarzy, a jednak za każdym razem płaczę. Słuchajcie, kończę już, bo tu nie ma co się rozwodzić nad tym, mówię. Seria Agaty Christie, książka i seria filmików nakręconych pod tą serię książek jest na równości dla mnie. Masztyk napisania, masztyk wyreżyserowania, rewelacja. Żadne książki mnie tak nie ujęły i żadne filmy mnie tak nie ujęły na równi razem ze sobą.
Dzięki wielkie za uwagę i do usłyszenia. Pa, pa.